Witam bardzo serdecznie i od razu przejdziemy do tematu. Ta sytuacja, w jakiej dorastają nasze dzieci, jest bardzo trudna i chcielibyśmy na to szczególnie zwrócić uwagę, jeżeli temat naszej dzisiejszej prelekcji to jest właśnie wychowanie do czystości. Jeżeli chcemy wychowywać nasze dzieci, tu jest bardzo dużo też młodych ludzi, którzy mam nadzieję też się będą odnajdywać jako potencjalnie rodzice. My wszyscy rodzice, ci, którzy są zatroskani o życie swoich dzieci, o dobro swoich dzieci, o to, żeby założyły szczęśliwe rodziny, to są rodzice, którzy stawiają dzieciom wymagania. I bardzo często zdarza się, że my tym dzieciom nie dajemy narzędzi, by umiały sprostać tym wymaganiom. Zwłaszcza, właściwie można powiedzieć, przede wszystkim w tej kwestii wychowania seksualnego. Jeśli chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe, żeby założyły szczęśliwą rodzinę, żeby miały zdrowe potomstwo, to musimy sobie uświadomić, że musimy rozmawiać z dziećmi o seksualności, bardzo szeroko pojętej. Nie mówię tylko o samym seksie, ale to jest taki szczególnie trudny temat dla rodziców. Jakieś takie ograniczenie, które jest trudne do przekroczenia dla rodziców. Na początku chcę Państwu nakreślić trudność, w jakiej wyrastają nastolatkowie, w jakiej wyrastają dzieci. Mam na myśli tutaj szereg zjawisk, które towarzyszą w trakcie dorastania dzieciom i młodzieży. Chcielibyśmy się skoncentrować najpierw na takim zjawisku seksualizacji. To jest, proszę Państwa, powolne odwrażliwianie i erotyzacja już dzieci od najmłodszych lat, zwracanie ich uwagi na aspekty seksualne, które są wyeksponowane bądź ukryte. Tutaj mamy taki przykład, na pewno zetknęli się Państwo z tą reklamą firmy House. Chcę krótko o niej powiedzieć. Proszę Państwa, to nie była reklama tylko i wyłącznie ubrań. Bardzo dużo jest takich przekazów ideologicznych, gdzieś ukrytych, włącznie z reklamą. Tutaj był sposób na to, oczywiście, jak uchronić dziewictwo, ale osiągnąć satysfakcję seksualną bez utraty dziewictwa. Towarzyszyła temu strona internetowa, gdzie młodzi mogli się informować nawzajem, dawać sobie pomysły na to, jak właśnie uchronić dziewictwo, wykorzystując różnego rodzaju techniki, które dawałyby satysfakcję seksualną. Na tę stronę mogły dostać się każde dzieci, to nie było żadnych ograniczeń wiekowych. Chcę tylko powiedzieć o tym, że chociaż ta firma wycofała się z kampanii reklamowej na billboardach, to obecnie wprowadza kolejną kampanię, która nie będzie obecna na billboardach, ale mają stronę, na której bardzo perfekcyjnie są wyprodukowane krótkie filmiki, w jaki sposób właśnie te techniki seksualne wprowadzać. Oczywiście to jest podtekst ukryty, ale młodzi myślę, że mogą się tutaj bardzo łatwo otworzyć na tego typu. Też chcielibyśmy zwrócić na taką reklamę, która te przekazy są bardzo, tutaj akurat przekazy są odkryte, jawne. My też powinniśmy zwracać i protestować na tego typu przekazy. Ja myślę, że tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy powoli zaczęli sobie zdawać sprawę, że nasze dzieci czy młodzież jest wszechotaczana seksualizacją. Te napięcia, które towarzyszą młodym ludziom czy dzieciom, są gdzieś źródło tego właśnie są styk z obrazem, który jest związany z erotyzacją. I to nie jest taki czynnik, który jest jakoś bierny dla naszych dzieci. Myślę, że warto spojrzeć na siebie samych, w jaki sposób dana reklama, czy dany obraz, nie wiem, czy reklamy bielizny, czy reklamy, tak jak tutaj było, ubrań, jak działają nami, jak działają na współmałżonków. A co dopiero, biorąc pod uwagę dzieci czy młodzież, gdzie ten etap rozwojowy tego wszystkiego, gdzie to się jakby budzi, gdzie to dojrzewa w sferze emocjonalnej, psychicznej i duchowej, ma zupełnie inny wymiar. I to, co było ważne, co to powiedzieliśmy, ta kwestia seksualizacji, to dorażwianie jest jakby w drugim rzędzie, to jest ukryte. Sama kwestia, że mamy obraz, powstaje pewien moment, że my się oburzamy na ten obraz, że mówimy, o no tak, tego nie możesz oglądać, tamtego nie możesz oglądać, ale pamiętajmy, że media wszem i wobec są dostępne poprzez środki zwane dostępem do internetu. I to może być
interesujące dla naszego dziecka czy dla młodzieży, a jeszcze nawet bym powiedział śmiało, że dla dziecka, które nawet w swojej nieświadomości, ale w pewnym zainteresowaniu, gdy nie otrzyma odpowiedniej informacji od swoich rodziców czy od swoich najbliższych, wejdzie na daną stronę, nie robiąc tego w złym celu. Ale pobudzone pewne emocje i przeżycia, które ma w sobie, czy też rzeczy, z którymi nie może sobie poradzić, pragnie je zaspokoić. Zresztą ja myślę, że warto spojrzeć też na siebie samego, co my przeżywamy i co się dzieje z nami samymi. Jeśli chodzi takim niebezpiecznym bardzo zjawiskiem, jeśli chodzi o zjawisko seksualizacji, jest to, że dziewczęta mają wyłączone w ogóle mechanizmy obronne. My się spotykamy z młodzieżą, która nie widzi nic, mówię tutaj teraz w tym momencie o dziewczętach, dziewczęta zaczynają nie widzieć nic złego w tym, że eksponują właśnie te aspekty seksualne w swoim ubiorze, w swoim zachowaniu. Zaczyna być odwrócenie pojęcia wartości. Jestem o tyle warta, o ile wzbudzam pożądanie w mężczyźnie. To się do tego sprowadza. Jeśli chodzi o chłopców, to tutaj nie, to również jest ogromne zagrożenie, bo jeżeli chłopiec dorasta w pojęciu, że jego relacja intymna z kobietą sprowadza się tylko i wyłącznie do kontaktów seksualnych, to wyrasta na niedojrzałego mężczyznę. I potem właśnie w tych relacjach damsko-męskich on przeżywa nieuporządkowanie. On nie rozumie, dlaczego kobieta ma inne potrzeby poza tymi potrzebami seksualnymi, skoro tak bardzo wykreowany jest tylko i wyłącznie ten aspekt seksualny. To znaczy tutaj mówimy, żeby jeszcze dobrze zrozumieć, następuje uprzedmiotowienie dziewcząt, kobiet. Stają się one przedmiotem. O tyle jestem atrakcyjna, o ile wywołuje podniecenie u mężczyzny. I teraz jest ważna rzecz, że żeby potrzeba jest poruszania tych tematów i poruszenia tych kwestii w celu no też zrozumienia, tak, ale też jakiegoś nakierunkowania dzieci na dobrą drogę. Chcielibyśmy jeszcze Państwu pokazać takie przykłady ukrytych przekazów seksualnych. Rodzice dopatrzyli się w bajkach Disneya ukrytych przekazów seksualnych. Nie wiem, czy będziemy mogli możliwość. Tutaj przy filmie Bernard i Bianka, w momencie, kiedy oni lecą na ptaku, pokazana w oknach była ukryta kobieta rozebrana. Oczywiście wydawcy tłumaczyli się, że to był przypadek przy pracy. No trudno, jeśli ktoś rysuje bajkę, jeżeli ktoś ją montuje, trudno tutaj o jakąś przypadkową omyłkę, że akurat zostało wklejone zdjęcie rozebranej kobiety. Czy w innych przykładach? Tak, są to obrazy, których my na przykład rodzice nie wychwytujemy, pozostajemy tylko w sferze tego przekazu medialnego, tak? A zaczynają być pewne rzeczy ukrywane. Dlaczego? Bo ma być odwrażliwianie. To ma być odwrażliwianie na pewne postawy związane z seksualizacją dzieci i młodzieży. Zresztą przeprowadzono badania, gdzie pokazywano młodzieży obrazki, gdzie był motyw kwiatowy, który mógł być umieszczony na różnego rodzaju, nie wiem, piórnikach, zeszytach, zupełnie nie kojarzący się absolutnie z jakąś seksualnością, z odniesieniem do seksualności, gdzie ukryty był napis seks. I tej młodzieży, której pokazywano właśnie ten obrazek, gdzie oczywiście to był ukryty przekaz, nie byliby w stanie rozpoznać, że tam jest ukryty ten napis, oni coraz częściej potem w dyskusyjnych grupach poruszali temat seksu, niż ta grupa młodzieży, która oglądała ten motyw bez ukrytego tego przekazu. To tak na marginesie, bo to oczywiście możemy nie odkryć tych wszystkich przekazów, ale żeby mieć pewną świadomość, że nasze dzieci to... Można powiedzieć, tak byśmy jasno powiedzieli, jest to pewien rodzaj atak na czystość dzieci, ponieważ jest taki okres latencji w rozwoju psychoseksualnym dzieci, gdzie dzieci z natury nie interesują się tymi aspektami. To nie znaczy, że nie rozwijają się seksualnie, ale nie interesują się tymi aspektami. Natomiast tak kształtują media obraz rzeczywistości, że dzieci nawet jak wychodzą, dzieci czy w tym wieku wczesnoszkolnym, jak wychodzą na dwór, gdy otaczani są tą obrazami napełnionymi erotyzacją, no trudno, żeby nie zwracały na to uwagę. Tutaj oczywiście zachęcamy do tego, żeby jeśli Państwo się interesują szerzej na ten temat, żeby też zajrzeć na te strony Twoja Sprawa, gdzie to jest stowarzyszenie, które interesuje się właśnie różnymi aspektami ochrony prawnej dzieci i eliminowaniem tych zjawisk. No i edukacja medialna, gdzie są bardzo szereg stron internetowych dobrych dla dzieci, gdzie można właśnie przekazywać tą dobrą. Następnym takim zjawiskiem, ogromnym zagrożeniem to jest edukacja seksualna oderwana od moralności.
musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że to jest naprawdę różnica między wychowaniem seksualnym a edukacją seksualną. Bo edukacja seksualna, my mamy program rządowy wychowania do życia w rodzinie, który jest realizowany w większości szkół w Polsce, ale który nie spełnia aspiracji tych organizacji, które uważają, że edukacja powinna być neutralna światopoglądowo. I ta edukacja seksualna, te organizacje mają bardzo agresywną kampanię. Ja myślę, że tutaj wzięliśmy tylko jedną taką organizację, stowarzyszenie. Jest to organizacja Ponton, zresztą powstała w wyniku działań organizacji Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny pani Wandy Nowickiej. Bardzo sprytny i ciekawy element, ponieważ do tej pracy z młodzieżą zatrudnili młodzież. No bo ktoż lepiej nie będzie przedstawiał kwestię, jak osoby w tym samym wieku, tak, których odbiór jest zupełnie inny. Jakby odbiór jest taki, że wrażenie jest takie, że oni żyją i czują te same problemy, co my. Tutaj mówię w kontekście młodzieży. Kiedy przyjrzymy się, a tutaj zachęcamy rodzicom, żeby w wolnej chwili przyjrzeli się tym, co, jakie treści są na tej stronie, to widać, że to jest stricte instrumentalne, wręcz mechaniczne traktowanie człowieka tylko w sferze fizycznej. Wyciągnęliśmy tylko dwie rzeczy, to co powiedzieliśmy wcześniej. Proszę Państwa, jest filmik, jeden z wielu na tej stronie, gdzie dwie dziewczyny prowadzą instruktaż, jak zakładać prezerwatywę na członka męskiego. Jakie odwrażliwienie. Dziewczyny, dwie dziewczyny młode siedzą i opowiadają, w jaki sposób to realizować. Jakie poniżenie. To jest wręcz poniżenie dziewczyny do takiego mniejszego stopnia. I co ciekawe, to oczywiście będziemy puszczać tego filmiku. Niech Państwo zaczną. Ta strona i te treści, które są zawarte na tej stronie, są dostępne dla wszystkich. Jeżeli rodzice cieszą się z tego, że ich maluchy umieją korzystać z internetu i mają 5-6 lat, również mogą obejrzeć ten filmik. Ale co się stanie, kiedy wejdziemy na portal YouTube? Okazuje się, że strona jest przyblokowana. Więc jest jakieś wrażenie. Tak, my robimy dobrze, nie dopuszczamy do pewnych materiałów, ale to nie jest problem. Przypomina mi to temat stron pornograficznych, w których jest zastrzeżenie. Nie może korzystać osoba poniżej 18 roku życia. Ale w filmie mogą uczestniczyć osoby w wieku 16 lat. Abstrakcja. Totalna abstrakcja w tym wymiarze. I mamy dwa czynniki. Dlaczego tu nie ma w ogóle mężczyzn? Tak abstrahując. Przełożenie całego ciężaru na kobietę, na dziewczynę. Cała odpowiedzialność na nią. Wszystko. Pierwsze pytanie, które zadajemy młodzieży, kiedy się z nią spotykamy. Pierwsze i dosyć ważne, które warto sobie musi zadać każda dziewczyna, a nawet zadać chłopakowi. Jakie konsekwencje ponosi mężczyzna, a jakie ponosi konsekwencje kobieta ze współżycia? Jakie? Na jednej z lekcji w szkole, w gimnazjum, zrobiliśmy taką tabelę i niestety po stronie męskiej nie powstał ani jeden punkt. Ale zepchnięcie wszystkiego jest właśnie w stronę kobiet. Dlatego to uprzedmiotowienie, a problem i zagrożenie jest takie, że dziewczyny jakby zaczynają tego nie widzieć. Na pewno źródeł jest kilka. Dlatego ważna jest tutaj postawa nas, rodziców, do działania. Dlaczego mówimy w ogóle o Pontonie? Dlatego, proszę Państwa, ponieważ oni w Warszawie to bardzo mocno i intensywnie wprowadzają właśnie edukację seksualną do szkół, są zapraszani, by w ramach takich godzin wychowawczych wprowadzać takie instruktaże bardzo dokładne. Chcemy mówić Państwu o tym ze względu na to, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje w szkole, ponieważ na te spotkania nie musieli rodzice wyrażać zgody. To było poza ich wiedzą. A druga sprawa jest taka, że na przykład u nas w Łodzi sytuacja była następująca, że Fundacja Jaskółka, która notabene zajmuje się opieką nad dziećmi chorymi, z rodzin dysfunkcyjnych i tak dalej, podjęła szkolenie nowych edukatorów seksualnych w oparciu właśnie o ścisłą współpracę edukatorów z Pontonu. I oni mieli zamiar wprowadzać swoje tak zwane lekcje edukacji seksualnej u nas w łódzkich szkołach. Rodzice, nie wiedząc o tym, my żeśmy to po prostu wychwycili dużo wcześniej, mogliśmy w ten sposób uniknąć wejścia ich do szkół. Dlatego w ten sposób apelujemy. Chcemy jeszcze jeden przykład pokazać, jeśli chodzi o Ponton, na ile jest niebezpieczna ta strona i niebezpieczny jest ten sposób prowadzenia edukacji, ponieważ, proszę Państwa, tam jest strona
bardzo dokładny instruktaż, co zrobić, jeśli lekarz nie chce osobie niepełnoletniej przepisać środków hormonalnych, czy to wczesnoporonnych, czy uznawanych, oczywiście, które nie są antykoncepcyjnymi, ale wszelkiego rodzaju środkami hormonalnymi. Zaznaczyłem się tutaj, że może mało czytelny jest, ale proszę Państwa, to jest instruktaż dla osób poniżej 16 roku życia. Jest tak gładko napisane, z jednej strony jest, że się zabezpieczamy, że my owszem tutaj pomagamy i nie możesz, a z drugiej strony jest podany argument w taki sposób, że nie musisz tego rodzicom powiedzieć. Jest odwołanie się do artykułu. Więc prawie osoba, dziecka, która wchodzi na stronę i czyta tą stronę, a wiem jak to zrobić. Zobaczmy, następuje rozbicie. Nie musisz słuchać rodziców. My ci powiemy jak to zrobić. Nie pozwalają ci rodzice? Proszę Państwa, do 18 roku życia jesteśmy odpowiedzialni i myślę, że nawet możemy korzystać z czynników prawnych. Bo przepraszam, jeżeli w wyniku stosowania środków hormonalnych nasze dziecko zachoruje, to kto się nim będzie opiekował? Rodzice czy edukatorzy seksualni? Zero odpowiedzialności. Jeśli chodzi o tą edukację seksualną, już tak zamykając ten temat, proszę Państwa, jest to o tyle bardzo ważne, ponieważ zostało podpisane porozumienie na rzecz edukacji seksualnej. Między innymi na tej liście znajduje się profesor Magdalena Środa. Wiemy dobrze, że ruch Palikota wszedł do rządu. Być może nie uda im się w tej kadencji wprowadzić edukacji seksualnej, choć bardzo ostro i wyraźnie stawiają jeden podstawowy warunek, to we wszystkich wypowiedziach słychać, że ministrem edukacji narodowej musi zostać profesor Magdalena Środa. Jej podstawowym warunkiem przeprowadzenia zmian w edukacji to będzie wprowadzenie obowiązkowej edukacji seksualnej w szkole bez obowiązującej zgody rodziców. Jeśli chodzi o, też proszę zwrócić uwagę na Związek Nauczycielstwa Polskiego, co my sami byliśmy zaskoczeni, że akurat Związek Nauczycielstwa Polskiego włączył się, może nie doczytał do końca statutu, jaki jest pod tym porozumieniem, ale no generalnie to jest bardzo niepokojące. Jak wiele organizacji, to jest ideologicznie bardzo dobrze przygotowana kampania, dlatego my mówimy o tym, że to rodzice powinni podjąć aktywność. Bo tylko my jesteśmy w stanie obronić nasze dzieci przed tą edukacją i nikt tego za nas nie zrobi. Chcemy jeszcze zwrócić Państwu uwagę na publikacje fałszujące zagadnienia płciowości. Dlaczego o tym mówimy? Bo to są książki dostępne tak po prostu, że dziecko idzie, na przykład my nawet, musimy Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o nasze dziecko 10-letnie, jak wchodziliśmy do Empiku, to ona szła na swój dział dziecięcy, a my szliśmy na swoje działy i za jakiś moment żeśmy się spotykali. Potem, gdy dochodziliśmy, widzieliśmy na przykład, że chociażby taka księga jak Wielka Księga Siusiaków, to po prostu to są książki, które są frontem odwrócone w dziale dziecięcej literatury. Oczywiście to jest też przemyślane, dlatego ponieważ też była wielki protest, ta książka, duża książka o aborcji, frontem odwrócona w dziale literatury dziecięcej z pytaniem, dlaczego ona jest w ten sposób odwrócona, bo takie było zalecenie wydawcy. Nie została odwrócona. Gdy po godzinie przyszedł dziennikarz i zwrócił uwagę, że ona nadal istnieje, jest w tym samym miejscu. Tak. Ona nadal, ta książka jest w dziale dziecięcej literatury, może nie odwrócona frontem, ale grzbietem, ale każde dziecko ma do niej dostęp. Też warto jest zweryfikować, bo też znajduje się tutaj wydanie wydawnictwa Jedność. Też ja osobiście, ponieważ praktycznie większość publikacji czytam z racji zainteresowania tym tematem i prowadzenia właśnie szeregu warsztatów czy szkoleń dla rodziców, biorę pod uwagę wszystkie książki na ten temat. I bardzo się ucieszyłam, gdy pojawiła się książka wydawnictwa Jedność, Dzieci poznają siebie i swoje ciało. I byłam zaskoczona tym, co jest zapisane w środku. Proszę Państwa, tam jest szeroko pojęta pedagogika ciała. Zwracanie uwagi dzieci na wszystkie aspekty ciała, poznawanie siebie, swojej osoby poprzez poznawanie swojego ciała. Podawane są tam mnóstwo, można powiedzieć, bardzo fajnych gier i zabaw, które powinny być przeprowadzane w przedszkolu w ramach wychowania seksualnego, włącznie z taką promocją, żeby stwarzać w przedszkolach kąciki przytulań. Pozostawiam to bez komentarza, bo oczywiście można byłoby wiele tutaj jeszcze dopowiedzieć na ten temat. Zatem co mogą zrobić rodzice? Proszę Państwa, my wiemy, że to jest bardzo trudne rozmawiać z dziećmi na temat seksualności.
zwłaszcza gdy przychodzą i zadają trudne pytania lub gdy sami wiemy, że już przychodzi ten moment, że na pewno zetknęły się z niewłaściwymi informacjami, a my nadal stoimy w miejscu i nic nie zrobiliśmy, żeby im przekazać prawdziwe informacje. Dlaczego rodzice się boją? Boją się z różnych powodów. Najczęściej są to takie powody, że boją się, że powiedzą to w sposób niewłaściwy, że zbyt wcześnie rozbudzą dzieci i zainteresują tą sprawą seksualności. Boją się, że nie mają odpowiedniej wiedzy, że nie są kompetentni. Boją się, że może lepiej ktoś inny by za nich to zrobił. Właśnie ktoś, szkoła, książka, jakaś zaufana osoba, która wie więcej. Boją się też dlatego, ponieważ ich przeszłość seksualna pozostawia wiele do życzenia. Oni sami boją się, że dziecko zapyta o ich przeszłość, przeszłość rodziców i nie wiemy, co odpowiedzieć. Boją się również dlatego, bo obecnie ich życie seksualne jest nieuporządkowane. Oni sami mają problemy z czystością małżeńską i skoro nie umieją rozmawiać ze współmałżonkiem na ten temat, no to co dopiero rozmawiać o tym z dzieckiem? My to rozumiemy, że te wszystkie powody są bardzo ważne, ale one nie są wystarczające do tego, żeby nie podejmować tej odpowiedzialności i nie rozmawiać z dziećmi. Jeśli my tego nie zrobimy, to naprawdę zrobi to ktoś inny za nas i na pewno zrobi to w sposób, jaki my byśmy sobie tego nie życzyli. My oczywiście często zapominamy o tym, że mamy prawo i obowiązek do tego, żeby wychowywać dzieci w tym aspekcie seksualnym. My dużo mówimy o Panu Jezusie, my chodzimy z dziećmi do kościoła, my się z dziećmi modlimy i modlimy się za nie, ale jeśli przychodzi co do właśnie sytuacji związanych z dojrzewaniem, z kontaktami z takimi damsko-męskimi, czy w ogóle z takimi aspektami już bardzo trudnymi, jak właśnie gwałt, jak prostytucja, jak pornografia. Brakuje nam tutaj jakiejś wiedzy, brakuje nam, czujemy się troszeczkę zażenowani. Chcę powiedzieć o tym, że mamy ogromne wsparcie Kościoła. Proszę Państwa, w 1996 roku powstał dokument, który dla nas był niesamowicie odkrywczy, jak mało rodziców zna ten dokument, ludzka płciowość, prawda i znaczenie. To nie jest dokument sucho napisany, który jest nam trudno zrozumieć, odczytać. To jest dokument bardzo jasno, klarownie odpowiada na wszystkie wątpliwości rodziców dotyczące wychowania seksualnego. W jaki sposób rozmawiać z dziećmi, w którym momencie, gdzie się zgłosić po pomoc. Po prostu ten dokument powstał na zapotrzebowanie samych rodziców. To rodzice zgłosili się do Rady Papieskiej do spraw rodziny, żeby wystosował taki bardzo jasny dokument, co oni mają w tej kwestii czynić wobec tego szerzącego się zjawiska seksualizacji. Myślę, że tutaj chcielibyśmy taką tylko zasygnalizować, od czego właściwie zacząć. Trzeba zacząć po prostu od siebie. Jeśli wymagamy od siebie, to w tym momencie dopiero możemy wymagać od dzieci. Jeśli mamy nieuporządkowaną seksualność, to zajmijmy się tą seksualnością, zróbmy z nią porządek. Zastanówmy się, co tak naprawdę dla nas znaczy czystość przedmałżeńska dzieci. Bo tutaj to spotkaliśmy się bardzo szeregiem różnych pojęć. W stowarzyszeniach katolickich, mam tutaj na myśli rodziców, którzy naprawdę chcą żyć w zgodzie z nauką Kościoła w tym temacie wychowania seksualnego, gdzie czystość przedmałżeńska ogranicza się tylko do nakazów i zakazów. Generalnie nie rozpatrują tego w szerokim aspekcie czystości w ogóle życia, jako powściągliwości, jako ascezy, jako rozwijania marzeń o przyszłym życiu, czy to w rodzinie, w małżeństwie, czy właśnie w takim życiu duchowym, oddania swojego życia osobistego dla Królestwa Bożego. Tutaj są bardzo podzielone zdania. Zazwyczaj ogranicza się do tego, żeby po prostu dziewczyna czy chłopak nie zaszli w ciążę. A szereg innych działań seksualnych, no tutaj rodzice rozkładają ręce, zastanawiają się właściwie co, jak, kiedy, w którym momencie, na co pozwolić. Dlatego ważny jest ten napis, który niby jest w czerwonym kolorze. Trzy razy razem, brzmi trochę jak hasło wyborcze. Proszę Państwa, bo to jest ważne. Znaczy, chodzi o to, że rodzice najpierw rozmawiać. Oni razem muszą podjąć jakąś decyzję. Nie tak, że tata, kiedy wychodzi córka, no to jak jest, mama mówi, masz ładne nogi, to chodź w krótkich spódniczkach, a tata mówi, no wyglądasz trochę jak ladacznica. Tak? Musi być jasno. Musi być jasno określone. Dlaczego? Bo jeżeli rodzice razem się domówią, to podejmą wspólną decyzję.
Nie ma tej rozbieżności. Ja myślę, że wielu rodziców wie, o co chodzi, jak jest rozłam między rodzicami w podejmowaniu decyzji. Czyli podjęli rozmowę, wiemy, jak chcemy wychowywać nasze dziecko w sferze seksualnej, wiemy, co będziemy mówić, jakie decyzje będziemy podejmować. Dlaczego? Dlatego, że razem poniosą odpowiedzialność za tą decyzję, którą podjęli. Nie może być tak, że jeżeli okaże się, że idzie coś nie tak, no to twoja wina, tak? Właśnie to jest niesamowite, ale proszę Państwa, zwróćmy uwagę, to wszystko wpływa na rozwój małżonków. Jakże niesamowita relacja. To nie my tutaj jakby z góry patrzymy na dzieci i jesteśmy super. Nie. To jest temat do napędu dla małżeństwa. Musimy się zmierzyć z czymś, co czasami jest związane z naszą słabością. No i na koniec pamiętajmy oczywiście o tym, że jeżeli nic nie mówimy do dzieci na ten temat, to nie znaczy, że czegoś nie komunikujemy. Że tak naprawdę swoim zachowaniem, swoim traktowaniem siebie nawzajem, w ogóle rozmową, choć nam się wydaje, że dzieci nie słuchają w tym momencie, bardzo często dzieci słuchają i przejmują nasze poglądy, wyrażanie się na temat danych sytuacji, na temat zachowań innych osób. Także też musimy na to zwrócić uwagę. To tak podsumowując ten temat, jeśli chodzi o tę część teoretyczną, tak bym to nazwała, wychowanie seksualne to wychowanie do pięknej miłości, zawiera wychowanie do czystości i uwaga, jest procesem trwającym całe życie. To nie jest kwestia jednej rozmowy, nawet dwóch, trzech tak zwanych ważnych rozmów. To jest po prostu kwestia wykorzystywania okoliczności, które sprzyjają ku temu, żeby podjąć ten temat. Nawet w momencie, kiedy widzimy jakieś obrazy, czy filmy, czy jakieś billboardy, jeżeli dziecko nie pyta, to nie znaczy, że o tym nie myśli. Ja myślę, że to jest bardzo dobry przykład. Może bardziej dla nas ojców, kiedy zabieramy nasze dzieci do stacji. Widać, że na niektórych stacjach głównym odbiorcą prezerwatów to są dzieci, bo są ustawione na wysokości ich wzroku dla małych dzieci. Nie bać się tego. Świetny moment do pytania, my się zmierzyliśmy z tym. Bardzo dobrze, co to jest prezerwatywa? Już mamy podłoże do rozmowy, bo lepiej jest usłyszeć to, niż usłyszeć coś takiego, tato, wiesz co, z koleżanką będziemy stosować prezerwatywę. Po ptaka. O ileż łatwiej właśnie korzystać z takich codziennych, normalnych rzeczy, żeby też nie budować takiego napięcia w dzieciach. Dzisiaj będziemy poruszać ważną rozmowę. Bo to ja jestem sam zestresowany, jako rodzic. Dobrze. No i mamy kilka praktycznych wskazówek do rozmów z dziećmi. To jest oczywiście bardzo szeroka wiedza. Tylko kilka takich dosłownie przykładów podamy dotyczących różnego wieku dzieci. Jeśli chodzi o wiek przedszkolny, to jest naprawdę taki cudowny czas, kiedy dzieci są bardzo otwarte. One nam we wszystkim ufają. Nie ma potrzeby ich oszukiwania i przedstawiania im rzeczywistości w sposób infantylny. Także potem one mogą narazić się na to, że będą wyśmiewane przez rówieśników. Jeżeli mówimy o całym świecie otaczającym dziecko, że Pan Bóg je stworzył, stworzył niebo, stworzył ziemię, stworzył kwiaty, stworzył rodziców, stworzył również Ciebie i powiedział, że jest bardzo dobre, Twoje ciało jest bardzo dobre, żeby była ta akceptacja właśnie tej cielesności, tożsamości, w jakiej się urodziło dziecko. Jeśli chodzi o te różnice, to jest taki wiek, kiedy bardzo interesują dzieci różnice między chłopcem i dziewczynką. Że chłopiec ma członek, że dziewczyna ma pochwę. Nie bójmy się mówić słów, które są używane w anatomii. Że właśnie nie narażamy w ten sposób dziecka na różnego rodzaju potem w przyszłości obśmiewanie z powodu słów, które ono używa. Poza tym unikamy też tego zjawiska wulgaryzacji języka. To, co tutaj przedstawiamy, to bardzo ładnie właśnie powiedział bardzo wiele lat temu ksiądz Meissner w swojej książce Skąd biorą się dzieci? Że nie ma naprawdę obawy, że powiemy coś zbyt wcześnie swoim dzieciom, jeżeli to powiemy z miłością i delikatnością. Oczywiście nie musimy zarzucać dziecka, my sami wiedzą. Dziecko przychodzi i pyta. Ale zanim wejdzie w szkołę, powinno pewne podstawowe rzeczy wiedzieć, chociażby jeśli chodzi o całą sprawę, skąd się wziąłem, skąd się wziąłem. Tych aspektów jest wiele pytań dziecka, ale generalnie ono musi wejść w szkołę i znać prawdę na temat, skąd ono się wzięło. Że z miłości, że jest darem Boga, oczekiwanym, że nie jest przypadkiem, ale też bardzo konkretne informacje. Bo potem dzieci opowiadają sobie niestworzone historie na temat chociażby to, co to jest seks, co to znaczy uprawianie seksu. W wieku wczesnoszkolnym, jak tylko wchodzi w szkołę, styka się najczęściej z tego typu... Tutaj jest ważne i myślę, że warto, żebyśmy sobie zapamiętali, żeby ta pierwsza odpowiedź była, myślę, że ważna dla każdego z nas.
że wziąłeś się z miłości. Bo... Nie, nie za pierwszym razem oczywiście tak. Dajemy wszystkie informacje, ale chodzi o to właśnie to przygotowanie dziecka do pójścia do szkoły, żeby ono miało pewne pojęcie. Zwracam uwagę na to, że w wieku wczesnoszkolnym, w wieku przedszkolnym uczymy dziecko, kształtujemy jego sumienie i wrażliwość. Uczymy go skromności, intymności, że pewne rzeczy właśnie o takich, o których rozmawiamy, dotyczące sfery seksualnej, sfery intymności, to jest tajemnica. O tym nie rozmawiamy ze wszystkimi. Tak samo dzieci, które są zafascynowane słowami pochwa, członek i powtarzają wielokrotnie w przedszkolu. My też tego doświadczyliśmy, bo nasze dzieci z przedszkola właśnie przynosiły niestworzone historie na temat narządów płciowych, nazwy i tak dalej. To nasze dzieci wiedzą i tak je uczymy, że o tych sprawach rozmawiają z rodzicami. Nie wynoszą tych rzeczy poza dom i to od maleńkości już trzeba uczyć, tej powściągliwości w obcowaniu z innymi. Oczywiście przygotowanie do przemian dojrzewania to jest taki etap, kiedy mama rozmawia z córką i tata rozmawia z synem. Ale wiecie Państwo, to nie znaczy, że dziewczęta nie potrzebują ojców, a chłopcy nie potrzebują matek. Tutaj żeśmy Państwu wypisali kilka takich rzeczy, które powinni czynić ojcowie i matki, żeby wzmacniać właśnie to dojrzewanie do prawdziwej męskości i dojrzewanie do prawdziwej kobiecości u dziewczynek i chłopców. To daje niesamowite efekty. Dlatego był ważny ten punkt wcześniej, że już wiemy, o czym będziemy rozmawiać. Bo czasami może zdarzyć się tak, że jeden ze współmałżonków po prostu boi się. Bo myślę, że to my mężczyźni mamy po prostu zmierzyć się i wypowiedzieć i przejść tutaj przez ten, to jest bardzo trudna sytuacja. Zresztą reakcja sama dzieci jest inna u dziewcząt i inna jest u chłopców. Myślę, że z chłopcami nie ma co oczekiwać, że wejdziemy w jakiś dialog i rozmowę. Ale możemy się podzielić swoim życiem, możemy powiedzieć, jak to było u nas. Nie czarować. Jeszcze jedna informacja dla rodziców, żeby też nie obstawiać dzieciom, że mój współmałżonek jest jedyny. Ja w życiu nie miałam, innej osoby nie znałam. Powiedzmy to chłopaka, dziewczyny, nie, on był jedyny. Mówimy o zakochaniu, o tak? Zakochaniu, bo zazwyczaj jest, że tylko tata albo mama i już, a chłopiec właśnie, no, trzecia dziewczyna mu się podoba, tak? Pas... I że coś jest z nim nienormalnego. To są takie krótkie przykłady, nie chcemy w to... Jakby wchodzić, ale chodzi o pewną taką naturalność, tak? Nie oszukiwania i pewną postawę prawdy. Proszę Państwa, zanim bardzo ważna rzecz o tym, że nie unikaniu trudnych tematów. Rodzice muszą być przygotowani, muszą mieć odpowiednią wiedzę, muszą znać rozwój psychoseksualny dziecka. To są podstawy, które my rodzice musimy znać. Musimy umieć demaskować mity seksualne, takie właśnie kłamstwa, że wszyscy to robią, że prezerwatywa chroni przed wszystkimi chorobami, że dobrze jest brać pigułkę tak na wszelki wypadek. To są mity, które krążą wśród młodzieży wczesnoszkolnej, szkolnej i gimnazjalnej, że na przykład to nic złego, jeżeli jest się zakochanym, podejmować działania seksualne. Albo jest taki teraz trend w ramach ochrony dziewictwa, że odłóż to pierwsze współżycie, ten pierwszy raz na wyjątkową sytuację. Wyjątkowa sytuacja znaczy studniówka. I ta dziewczyna chroni ten skarb, tę czystość do tego momentu, bo to jest właśnie ten moment i zazwyczaj jest to bardzo przypadkowe, bardzo płytkie współżycie, które przynosi ogromne rozczarowanie. Nie ma kontaktu z rodzicem, przeżywa to rozczarowanie i tą frustrację samotnie. Tutaj mamy takie przykłady, no tak szybciutko przelecieliśmy, tych pytań w głowie młodzieży, to są autentyczne pytania, które oni sobie zadają. Jest o wiele, wiele więcej takich też, mogłabym powiedzieć, kłamstw, które są lansowane i przekazywane z ust do ust, jak chociażby, że jeżeli będzie podjęte współżycie seksualne na stojąco lub w wodzie, to nie zajdziesz w ciążę. Jeżeli po raz pierwszy będziesz współżył, to nie zajdziesz w ciążę. W ogóle generalnie młodzież tak pojmuje seksualność i współżycie seksualne jako przede wszystkim masz prawo do przyjemności seksualnej i ty dziewczyno i ty chłopcze. Jedyne, jakie konsekwencje są współżycia seksualnego, podejmowane obojętnie w jakim wieku, to jest niechciana ciąża albo choroba przenoszona drogą płciową. Jeśli nasze dzieci słyszą o antykoncepcji, bo na pewno słyszą w szkołach o antykoncepcji, to nie w tym aspekcie, że ona nie jest stuprocentowo skuteczna, że niesie za sobą konsekwencje negatywne, że są zagrożenia dla zdrowia, tylko wręcz odwrotnie. Że ona w bardzo wysokim stopniu zabezpiecza przed ciążą, że bardzo ma wysoką skuteczność w zapobieganiu chorobom przenoszonym drogą płciową. To jest ogromne właśnie zakłamanie. To już będziemy powoli dobiegać do końca. Chodzi o pewną manipulację słowem.
Te pytania, które się tu pojawiały, to były też pytania do młodzieży, które mieliśmy spotkania na rekolekcjach, a więc młodzież, powiedzmy, katolicka, wierząca. Pytania są naprawdę mocno związane z seksualnością, ale w sferze fizycznej. Jak mocno ich nurtuje, dlaczego? Jest tak duże napięcie i jakby nie ma gdzie tego rozłożyć, nie dostają wiedzy, nie dostają informacji. Wtedy zauważyliśmy u pewnych rodziców coś takiego, no tak, chodzimy do kościoła, modlimy się, chodzimy na Eucharystię. Drodzy małżonkowie, jeżeli chodzicie na Eucharystię i przystępujecie do komunii, to rozumiem, że jest kiedyś czas taki, kiedy nie chcecie współżyć, no to nie macie już ochoty na bliskie spotkanie z sobą. Właśnie jakby zamknięcie w pewnej sferze, aha, on chodzi do kościoła, on chodzi do tego, to go nie dotyka. On nie przeżywa tego czasu dojrzewania, nie przeżywa jakichś napięć w sferze tej seksualnej. Czasami też spotkaliśmy się... Jeszcze tylko dokończę. Chciałem tylko powiedzieć może takie brutalne słowo, ale to jest ucieczka. To jest ucieczka rodziców. Jedyną rzecz, którą może nam dać w tej sytuacji, to kiedy dziecko przestaje uczestniczyć w życiu religijnym, jest informacja, że coś jest nie tak. Często znamy też osoby, dzieci, rodziców naprawdę głęboko zanurzonych w wierze katolickiej. I co z tego? To jest chwila, jakiś czas, moment. I muszą dodatkowo jeszcze się borykać z pewnym wyrzutem. Dlatego zwracam na to uwagę, bo chcemy aktywować rodziców. I tak na koniec chciałabym podkreślić jedno. O seksualności trzeba mówić w pozytywnym oddźwięku. To musi mieć taki przekaz, że w małżeństwie Pan Bóg zaplanował seks, który jest satysfakcjonujący i który jest wielkim darem, bo przekazuje życie. I że tego można doświadczyć tylko i wyłącznie w małżeństwie. Rozwijać tą wizję prawdziwej, cudownie kochającej się rodziny. To wszystko bardzo procentuje. Wykorzystywać fragmenty z Pisma Świętego, które dotyczą seksualności, szukać historii i opowiadań, tak jak to czynił Pan Jezus, które są z przesłaniem, i szukać takich, można by powiedzieć, bardzo konkretnych przykładów pokazowych, bo dzieci lubią, jak coś jest z zabawą związane, to wtedy lepiej chłoną, lepiej to przyjmują. Podamy tylko jeden taki prosty przykład. Daje się dziecku 4 taśmy klejące, skleja się 2 ze sobą i daje się dziecku, żeby próbowało rozdzielić. Nie da się rozdzielić łatwo. Jeżeli nawet się dziecku uda, to po prostu podrze. Tak, 2 kochające się osoby są złączone ze sobą węzłem małżeńskim, gdy są w małżeństwie. Natomiast te 2 pozostałe przylepiać do różnych rzeczy, do swetrów, do mebli i potem powiedzieć dzieciom, no to teraz złączcie te, które żeście tak poprzylepiali do różnych rzeczy, złączcie ze sobą. Nie da się złączyć. Zobaczcie, jeżeli macie różne doświadczenia seksualne z różnymi osobami przed ślubem, to pytanie, zobacz, jak się połączysz z tym, z którym chcesz się złączyć na całe życie. To jest taki przykład, tych przykładów mamy bardzo dużo, dlatego jeszcze chcielibyśmy tu Państwu na koniec pokazać kilka takich książeczek, które są bardzo warte przeczytania, one bardzo pomagają. Książka ojca księdza Meissnera, tutaj jest taki poradnik Życie na maksa, to jest dla już takiej młodzieży gimnazjalnej, wieku wczesnoszkolnym, miłość, serce, płeć. To jest książka również w tym wymiarze katolickim. To są książki właśnie w tym wymiarze, gdzie zgodnie z nauką naszą, z nauką Kościoła katolickiego przekazują tę wiedzę. I proszę Państwa, no na koniec już chcemy powiedzieć Państwu, że będziemy organizować kolejne warsztaty. Długi weekend majowy w Porszewicach koło Łodzi. Jeśli ktoś z Państwa miałby takie zapotrzebowanie, czułby, że chciałby, proszę szukać na stronach domowego kościoła. Dziękuję za uwagę.